nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku numer 9 z serii Dying Light. Ostatnio spadliliśmy na ten głupi i go sobie troszkę rozwaliliśmy. Aczkolwiek przeżyliśmy. No i to się liczy. Tak jak była mowa, postaramy się zrobić w końcu tą misję główną naszą i ruszymy zwiedzać dalsze rejony miasta. Dobrze, no to lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Okej. I cyk, jak płynnie. Muszę przyznać, że coraz lepiej z odcinka na odcinek się przemierza to miasto. Jeszcze trochę brakuje. Niestety umiejętności głównemu bohaterowi. No ale wraz z zdobywaniem kolejnych punktów doświadczenia, no to mam nadzieję, że będziemy mogli, kurczę, ulepszać go. Dalej i dalej. Trochę obijemy mordę jakimś zombiakom, jakimś bandytom. No pewnie, toporek w głowę i cicha eliminacja. But na japę. Co by nie było, żadnych nieporozumień. Tak. Świecą mi się te worki. Ciekawe, co one oznaczają. O, ale go pali. I cichutko. Cichutko załatwimy. Lawenda. O. Ktoś tam chyba jest ofiarą napadu. Przykro mi. Czy wiemy, kto to był? Mniej więcej odgłos jakoś stamtąd dobiegał. Ktoś tam idzie. Ciekawe, czy nam się uda go zajść od tyłu, żeby cichutko go zeeliminować. Dobra, ktoś nas przyuważył. Cichutko. Widzi nas? Proszę się odwrócić. Proszę się zająć swoimi sprawami. Ja tu tylko zbieram chrust. Bo zima idzie. Proszę się. Jeszcze ten. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie. Szkoda tylko, że nie da się. Dasz radę? No, coś nas zamieniło. Może na to byśmy go nadziali. Chłopcy, kostkę złamą. Nadział się chłop na piszczel czy coś i umarł. No, lepiej dla mnie. Przynajmniej wiadomo, że można się pozbywać ich w ten oto sposób. Co dla mnie jest jak najbardziej ich na plus. Bo pozwala mi zachować trochę surowców potrzebnych do w postaci broni, no w sensie, no, żeby jej tak szybko nie tracić, nie? Trudno się do tego dostać.
Trudno się dostać. Co to jest? Usiąść przy ognisku. Okej. No bardzo ładnie. Bardzo ładna. Chłopak zbieraczem był, lecz pochłonął go już mrok. Jedyne co zostawił, to w łonie mym pąk. O biedne me kochanie, pada trujący deszcz. Co ja ci zapewnię, czeka nas tylko śmierć. Umarłych prochy brnąc, uciekam, zabijam, byle przeżyć tę noc. Grzebię pośród gruzu, szukając nadziei, znaku, że ludźmi pozostajemy wciąż. Chłop tu chyba kolki dostał. Pięknie śpiewasz. Fajnie, chociaż lepszy klimat chyba byłby w nocy, jakbyśmy się napatoczyli na to. Ale nadal bardzo przyjemne dla ucha. No, doskoczymy? Doskoczymy? Doskoczyliśmy prawie. No! Nie to chciałem. No cóż. Broń nam się psuje. To broń sobie wymienimy. Niech będzie kij z gwoździami. Gwoździami. O. Zmienimy sobie na ten dwuręczny. Dobra, lecimy. I sprawdźmy sobie. Bo widziałem, że mamy nowy punkt. Kopnięcie z odbitki. Poślij wroga w powietrze. Czyli po prostu jakaś... Naciśnij spację może przy skoku. Dobra, a to? Odrzucić ich na bok. To by było spoko, bo by można było ich wrzucać na jakieś kolce i tak dalej. To pójdę sobie w to. W pierwszej części to się chyba nazywało jakoś rzut judo. Chyba stosunkowo wcześniej można było to zdobyć, ale... Ale było bardzo przydatne. Bardzo przydatne. Chyba bym ubił sobie tych gości. Szkoda, że nie mam jakichś koktajli Molotowa. To bym mógł sobie rzucić. The fuck is this? Już ta kolejna baba co drze mordę. Okej. Okay.
Fucking hell. O, więc to tak działa. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje za bardzo. Ale łoją mi dupę, niestety. Muszę sobie wytworzyć trochę więcej apteczek. No bo tu jest jakieś... Otwórzmy sobie 10. Koszt ten sama, skuteczność lepsza. Kurna, za wolna jest ta broń. Na glebę, no. The fuck is this? Skacze jak cię... Skacze se po nich, dziś nic z tego nie robią. Weź to proszę. Weź to proszę. Przebijemy cię, kurna. What the fuck was that? Wystrzeliła z dupy jednego gościa. Jak z procy. No, nie podoba mi się to. Nie... Fajnie, ale nie podoba mi się to. No, autentycznie mi się to nie podoba. Co to było? Co to było? Jaki niby takie nic nieznaczące, ale też potrafią namieszać. Nie ruszaj się! Siwy! Dobra, wytrzymałeś też istotno. Kurna, myślałem, że go... Szepnę w te. Dawaj, dawaj. No skacz na mnie, skacz. I bej. Dobra, przynajmniej trochę zaoszczędziłem broni. Z fartem Bonapartem, no. Szkoda, że głowa nie odleciała jak taka piłeczka baseballowa. Eliminacja. Czemu by nie? Dodatkowe punkty walki zawsze spoko. Dobrze, zróbmy sobie lutowanie. Przeszukajmy sobie zwłoki, co tam mają. Okej. Okay. No nic. To zróbmy sobie tą główną misję. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu, mówicie? What? Do widzenia! Mm-hmm.
No proszę, no tu bym się miotku nie spodziewał. Znajdź złodzieja kastetu, poszukaj Mai. Szukam Maja. Może zacznijmy się skradać, by nie wywołać żadnego ze śpiączki umarłego. Tak, mydełko. Mydło, jakie dobre. Fakt, posrane miejsce. Nie wiem, Aiden. Tu czuję. Czy tu coś jeszcze? Nie, to chyba byłoby na tyle. Coś jakoś... Nie, no to tu musimy. Dobra. Zobaczmy. Czy jest jakieś zejście? Na dół? Nie ma, ale jest wejście na górę. Czy to jest pojemnik? Tak jest. Dobrze, doskonale. Doskonale, proszę Państwa. W ten sposób otrzymujemy kolejny inhibitor, a kolejny inhibitor umożliwia nam kolejne ulepszenie. Tak jest. I zrobimy sobie poziom wytrzymałości czy zdrowie. Na czym nam zależy? No chcemy, żeby wspinaczka była bardziej taka interesująca. Walki zawsze można jakoś tam uniknąć, uciec. Więc pójdziemy sobie w wytrzymałość. I proszę Państwa, umiejętność biegni po pionowych powierzchniach. Tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba taki obrót spraw. Najpierw sobie zbierzemy ewentualne znajdźki, kołysanka. Artefaktyczny przedmiot kolekcjonerski. Bardzo artefaktyczny. Kołysanka z popielnika na Wojtusia. Iskiereczka mruga. Tak. Znana bajeczka. Dobrze. Hej, dzieciaki. Szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię z peku? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Dawaj mi Łazarza! Maja, muszę mieć te... Albo... To bardzo ważne. Proszę. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego... Cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra. Dam ci to głupie coś. Ale za 500. 500 czego? Nie. To sporo pieniędzy. No raczej. Życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę. I na marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał negocjacja z 500 na 10. Dobra, no. Sprzedała to sprzedała. Chociaż trochę mi teraz głupio, bo za 500 to by mogli tutaj żyć jak królowie, podejrzewam. Ale za dychę to sobie kupią jakąś bułkę słodką. Hakon. Zjedzą jakieś mam jabłko. Będzie dobrze. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej.
Dobrze, pójdziemy. Opsa. Pomiędzy jedno albo drugie. No to się. Aha. Tu podejrzewam, że jest. No nie wiem, zabudowa, przedmiot, który nam się przyda, jak dostaniemy już tą lotnię. Nie wiem tylko po co są te worki. Ciekaw jestem tego, co to robi. Nie da się? Pokopiemy go. Ale... aha. Nie wiem, na co się nabiłeś, chłopie. Nie, no zdecydowanie było warto kupić to ulepszenie. Bo przynajmniej nie muszę tracić wytrzymałości broni mojej. Coś jeszcze? Butle z gazem. Tego to nie było. Chłop się w biały dzień chowa przed innym chłopem. Meet my fucking Lucille. Znaczy tak, byłeś kiedyś człowiekiem, rozpoznajesz jego wartość. I zamianka. O, okej. O, szybko się, kurczę, despawnują. No cóż. Dobra, w drodze tam, do naszej głównej misji, widzę, że mamy też wyzwanie parkurowe. Zerknę tylko, czy przypadkiem już go nie... Osobisty rekord. Aha, no to już go robiłem. Daj mi Wieczko. Gdzie mi zapewnić pewną możliwość na cichą eliminację? Ja tu tylko siedzę w krzakach. Robię. Lepiej mieć oczy dookoła głowy, chyba. Czy ktoś jeszcze widział te armię? No to masz przejechać! Zaraz zobaczymy. Udław się, dupko! Rumianek. No cóż. Groźby i po co? A wystarczyło powiedzieć: przepraszam, wybaczam, mój kolega potrzebował snu. Dziękuję, że dzięki tobie będzie mógł odpocząć, zregenerować siły do kolejnych podróży, do kolejnych wyzwań, do zabijania kolejnych nieumarłych. Ale nie. Musiał wejść. Czy to nie powinno być, że to mnie odbija? Uleczmy się. Wow. Co? Trzeba stanąć i spać. Okej. Och, ale jakże mi brakuje tych wślizgów. Jedynki. Po prostu możliwość po prostu biegania i takiego przelatywania przez te wszystkie przeszkody pod nimi. Bosko. Konwój. O kurna. Nie no, na to się nie czuję gotowy. Fiu. Gdzie to jest? Tu. Ale pierwszy poziom, ciekawe. Trochę się cykam,
że mi ten chłop odbierze całe życie jednym strzałem. Coś, żeby wykorzystać otoczenie na naszą korzyść. Czy tu uzbrojony jakiś, dobra. Żeby tylko nas nie od tyłu nie zaszedł, wtedy będzie rzeczywiście problem. Musisz zdeknąć w końcu. A co? Do pomocy czy do ataku? No prawie ci się udało. Przywołajmy sobie trochę kolegów. Zabić się tuta! Zabić tego skurczy syna! To dawaj. Wchylcie! Do widzenia. Leczmy się, bo rzeczywiście mamy bardzo mało życia. Jestem ciekaw, czy te silne ataki zużywają więcej wytrzymałości broni, czy nie, bo wtedy rzeczywiście byłoby lepiej zainwestować w nie. Biedunkiem. Zamianka. O, nie opanowałem. O, chłopa przecięło na pół. Jakąś zardzewiałą maczetę. Kurczę, to F mi ciągle myli tym chwyceniem. Z jednej strony jest to dobre, ale z drugiej strony strasznie nieczytelne. Szczególnie, że wtedy też jak ma człowiek eliminację, możliwość zrobienia, no to też się to F wyświetla. Co my tu mamy? No z dystansu, że go będziemy układać. O właśnie, a ciekawe czy skóry. Bang. Tak jest. Chyba sobie przyjmiemy tę strategię. Najfajniej tylko byłoby wyczyścić ich wszystkich. I nie mówię tu o wyczyszczeniu w postaci umycia. Ja wiem, że zdobyliśmy wcześniej mydło. Co się chłopu stało?
Kurczę, no wcale ich się mniej nie robi. Ja mam takie wrażenie. Okej. Oddal się. Szybkie uzdrowionko. Chłop mnie zatrzymał w tym? W karcie lotu? Zdychać. Dobra. Większe zagrożenie opanowane. Aj, najgorzej. Przyciągnie kolejnych. Źródło hałasu, dobrze. Co on nam dał? Trofeum zarażonego, próbki zmutowanych tkanek. Okej. Okay. Pewno się nam to przyda w kolejnych ulepszeniach. Czy to zdrowia, czy... wytryków, czy... czego tam jeszcze? Fajerwerki z głowy. To jest chyba dobry moment na zakończenie walki. Jej, ależ się stęsknił. Czy wy widzieliście, z jakimi otwartymi ramionami chciał się ze mną przywitać? Stęsknił ze swoim przyjacielem z dawnych lat. Proszę, go nie kojarzę. Co my tu mamy? Rację. MRE. Czyli międzyregionalne... eukaliptusy. Okej, kryształ. Okej, tak, oczywiście, masz problem. I wejdźmy sobie do środka. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. Dobra, nie tu. Może tu. Tak jest. Porządne buciki. Dobrze, zobaczmy jakie tu buciki. Zobaczmy jakie buciki wchodzi na czapkę. No i mistrz. Obecnie mam to. Trochę mam mniejszy teraz XP parkouru. Ale mam trochę lepsze te. Więc nakładamy czapeczkę. Co tu jeszcze mamy? Redukcja obrażeń, XP parkouru, koszt wytrzymałości mniejszy i większy XP parkouru. Skuteczność leczenia, obrażenia, prędkość regeneracji.
Obrażenia, ataki parkurowe, zasięg zmysłu przetrwania większy. Chyba wezmę jednak to. No tu mamy cały czas, to niby jest chyba jakiś lepszy pancerz. Ale de facto mamy lepsze statystyki, to już zostaniemy przy tym. I buciki też mamy jakieś legendarne. Ale obrońcy, medyka, wymiatacza mamy. Punkty doświadczenia walki. XP parkouru. Obrażenia od broni dwuręcznej. No średnio ich używamy, więc może bym nie chciał w to wchodzić aż tak. Korzystamy za to dużo z parkouru. I pójdziemy w to. Tylko co? Te nie mają pancerza w ogóle? Bo tu jest jeden pancerz, a tu nie ma nic pancerza. Bo są dwa pancerze. Cholera. Tu dwa pancerza. Obrażenia od broni jednoręcznej. 4,7. Skuteczność. Dobrze, na razie niech będzie to. Wyglądamy nawet, nie no, nieziemsko wyglądamy, no nie ma się to czarować. Zresztą zejdę na taki teraz tutaj czaruj, że... Wojskowa apteczka, wspomaga wytrzymałość, bardzo fajnie. Bardzo wręcz fantastycznie. I tyle. Dobrze, coś jeszcze? Nie. No nie, bo to drzwi. Dobra, zakończymy sobie tu odcinek. Na tym etapie. Popchniemy misję fabularną do przodu. Czyli wrócimy sobie do stróżów prawa. I zgłosimy się do Eitora z naszym pozyskanym kastetem. Tymczasem dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.